No tak, za 35 minut, ale pewnie kolejka już stoi. Patrząc z perspektywy tego, co działo się wczoraj na płycie Starego Rynku, chodzi oczywiście o rozdawanie 5000 flag. Wczoraj 2,5 tysiąca, dziś drugie 2,5 tysiąca flag. Wczoraj w ciągu półtorej godziny prezydent i urzędnicy rozdali 2,5 tysiąca flag. Dziś będzie kontynuacja, kontynuacja oczywiście tej właśnie akcji, ale pewnie znów wszystko szybko się rozejdzie. Taka kolejka wczoraj, proszę zobaczyć, gdzie my tutaj jesteśmy. Przy drugim końcu Starego Rynku. Ratusz jest hen, daleko w tamtym kierunku, a tam właśnie znajdował się namiot i tam również dziś namiot znajdować się będzie, ten namiot, z którego właśnie odchodzimy z taką flagą, a kolejka gdzieś tutaj podchodziła nawet pod ulicę Wrocławską, bo tutaj jeszcze dalej się nam ta kolejka kontynuowała. No jednak chyba jesteśmy spragnieni patriotyzmu, ale o tym, czy jest to patriotyzm tylko od święta, czy tak na stałe, no to o tym już dziś w Głosie Wielkopolskim, chociaż nad tym chyba każdy z nas mógłby się indywidualnie zastanowić i dziś. Także warto sobie postawić pytanie, czy te flagi, które były rozdawane wczoraj, które dziś jeszcze również będą rozdawane, czy te flagi będą wywieszane w oknach naszych domostw? No to mamy nadzieję, że jednak tak. Teraz już nie o flagach w naszych oknach, ale o tym, co przy oknach, o tym, co na balkonach, co na zieleńcach i w wielu, wielu innych miejscach Poznania. Wystartuj w konkursie Niech się miasto zazieleni, czyli tradycyjny konkurs Zielony Poznań. Ten konkurs będzie promować kiermasz w parku Wilsona, no bo warto o tym pamiętać, że miasto przecież może być piękne, to zdjęcie, ten blok to osiedle pod Lipami i tak właśnie wygląda balkon zwycięzcy. Pan Emil Drygas, to on w roku 2010 zwyciężył w konkursie Zielony Poznań, ponieważ tak pięknie przyozdobił sobie balkon. Tutaj kategorii jest wiele, bo to zieleniec, bo to podwórko, bo to także skwery mogą w tym konkursie brać udział, bo przecież to również w końcu właśnie balkony. To chyba co najbardziej popularne pod naszym kątem, pod kątem zwykłych obywateli Poznania w naszym mieście. To wszystko można będzie zgłosić od 30 kwietnia do 20 czerwca. Od wtedy do wtedy, a więc prawie 2 miesiące, będzie można się zgłaszać do udziału w tym właśnie konkursie. No to o szczegółach tego konkursu, o tym, gdzie, kiedy będzie można się zgłaszać, jakie nagrody, kto jest organizatorem i jakie trzeba spełnić kryteria, bo to chyba rzecz najważniejsza. O tym wszystkim dziś Głosy Wielkopolski na stronie 9. Jeszcze coś mamy z głosu? Tak, jeszcze mamy jedną informację. Krzysztof Komeda nad Poznaniem. W mieście znów zabrzmi jego muzyka. Dziś mija 80. rocznica urodzin światowej sławy poznaniaka, jazzmena i kompozytora właśnie Krzysztofa Komedy. No to co wiemy o Krzysztofie Komedzie? Ile pamiętamy z jego życia faktów? No i ile pamiętamy kawałków muzycznych, które Krzysztof Komeda Trzciński, urodzony przecież w Poznaniu, znakomity polski muzyk, pianista, jazzman i twórca muzyki filmowej, skomponował? Warto pamiętać, że Krzysztof Komeda Trzciński to przecież również lekarz. No, lekarze u nas ci w Poznaniu pod dostatkiem, tych, którzy wiele rzeczy ciekawych w historii zrobili, przecież między innymi Marcinkowski. Karol Marcinkowski to również był lekarz. No to o tym, jak ten znacznie bardziej nam współczesny lekarz, a więc Krzysztof Komeda, podbił muzyczny świat, i o tym, co my wiemy o Krzysztofie Komedzie dziś, o tym wszystkim dziś Głos Wielkopolski na stronie 11 i jeszcze do Gazety Wyborczej, do dodatku lokalnego, zaglądamy na momencik, a to już po to, żeby powiedzieć o tym, iż 200 stron wstydu to coś, co powinno zaboleć kogo? No wielu spośród nas. Około setki donosicieli działało na początku lat 80. na UAM-ie. Tak ustalił profesor Kazimierz Świrydowicz. Pewnie to nazwisko będzie za moment bardzo znane w Poznaniu. Profesor Kazimierz Świrydowicz, który na własną rękę zbadał stopień inwigilacji uczelni przez Służbę Bezpieczeństwa. Powołano do tego specjalną komisję. Ona przez 4 lata nie zrobiła nic, a profesor Kazimierz Świrydowicz zrobił i dziś w rozmowie z Gazetą Wyborczą mówi: zabrałem się za to, gdy zorientowałem się, że wielu osobom zależy, żeby te sprawy schować pod sukno i że nie widać nikogo, kto by się tym zajął. Wtedy pojawił się pan profesor Świrydowicz, no i ujawnia 200 stron wstydu dla UAM-u. Piotr Bojarski o tym pisze. Nomen omen, Piotr Bojarski to także wykładowca UAM. No to Gazeta Wyborcza, strona 3. I jeszcze na stronie
linie trzeciej o Tramino, a więc te nowoczesne tramwaje, które wyglądają już po poznańsku. Pewnie Państwo kojarzycie ten jeden tramwaj Tramino, który jeździł tak sobie testowo. Raz na linii 15, raz na linii 12, raz na linii 10. Na wielu liniach ten tramwaj jeździł, bo był po prostu testowany w wielu różnych miejscach w Poznaniu. Ale on był srebrny, a więc nie przypominał tego naszego taboru MPK. Ten tramwaj to również Tramino, tyle że już w barwach naszego MPK. No i ten właśnie poznański, już typowo poznański również pod kątem barw, tramwaj Tramino pokaże się na ulicach Poznania w maju, ale na razie czekają go nocne jazdy testowe. O tym, gdzie testowany ten tramwaj będzie i co on ma nam dać, nam pasażerom, czyli jakie zmiany, o tym dziś na stronie czwartej w Gazecie Wyborczej. I już na sam koniec spotkania z gazetami na dziś temat, który bardzo wiąże nam się z tym, co za sekundka, więc z prognozą pogody. Seniorzy sami sobie nie popsuli siłownia, więc miało być pięknie, bo i piękna pogoda, bo i czas na rozruch, bo i czas na ćwiczenia, o tym także przed sekundką z panem Janem Namysłem. Przecież rozmawialiśmy, że warto o nasze zdrowie dbać. No i warto także wybierać się na siłownię. Na siłownię tą zamkniętą, ale także te otwarte dla seniorów w naszym mieście. Kilka takich siłowni powstało, ale niezbyt długo były one w stanie nienaruszonym. Wandale uszkodzili jedną z maszyn do fitnessu w Lasku Piątkowskim. O tym, co tam się stało i o tym, dlaczego tak się dzieje i o tym, dlaczego wandale wciąż są jeszcze bezkarni. O tym dziś na stronie piątej w Gazecie Wyborczej. No to teraz jeszcze na koniec króciutko o pogodzie, bo już wiemy, że można w różny sposób spędzać czas na świeżym powietrzu. To warto wiedzieć jeszcze, jak dziś pięknie na dworze jest. -15 stopni w tym momencie w Poznaniu. Dziś nam wartość na termometrach jeszcze wzrośnie o 7 kresek, a więc 22 stopnie. Taką temperaturę dziś maksymalnie w Poznaniu będziemy oglądać na termometrach po południu. Z kolei na barometrach 1008 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany od 10 do 20 km na godzinę. Sporo błękitnego nieba, bardzo dużo słońca. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale z tych chmur dziś w Poznaniu nie powinno padać. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Poranek od 8 do 10 stopni. Po południu temperatura jeszcze wyższa niż dziś, ponieważ osiągnie ona wartość 23 stopni Celsjusza. No to tą bardzo dobrą, bardzo przyjemną prognozą pogody się już prawie z Państwem żegnam, bo jeszcze zaproszenia. Godzina 18 to wieczór w telewizji ONTV Patrycja Felińska, godzina 18.30 to serwis informacyjny Raport i godzina 9 to jutro, początek dnia. Polecamy się serdecznie. Jutro mówić będziemy m.in. o koncercie charytatywnym, który jutro będzie miał miejsce w Teatrze Wielkim i właśnie organizatorzy tego koncertu będą naszymi gośćmi. No to serdecznie zapraszamy. Dobrego dnia Państwu życzymy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie.